Jesteśmy w gromadzie kulistej, zgrupowaniu gwiazd Messier 4 na obrzeżach Drogi Mlecznej. Gdy odkryto pulsary, szybko rotujące gwiazdy neutronowe, naukowcy zastanawiali się, czy są one dziełem inteligentnej formy życia. Wszystko przez regularność emitowanych przez nie sygnałów. Dawno, dawno temu ta gwiazda była błękitnym nadolbrzymem. Po kilku milionach lat skończyło jej się paliwo. Zmieniła się w supernową, a następnie zapadła do niewielkich rozmiarów. Jej najbliższy sąsiad, Biały Karzeł, krąży tylko kilka milionów kilometrów dalej. Ale nie po to tu przybyliśmy. Szukamy najstarszej znanej planety. Kosmos był młody, gdy narodził się ten Biały Karzeł. Stało się to 12 miliardów 700 milionów lat temu. Był wtedy samotną gwiazdą. Na długo przed tym, gdy tę gwiazdę chwycił w objęcia pulsar, na jej orbicie zrodziła się planeta. Ona gdzieś tu jest. Obiegnięcie dwóch gwiazd, Białego Karła i Pulsara, zajmuje jej 100 ziemskich lat. Fakt, że w ogóle istnieje, jest pomyślnym znakiem dla tych, którzy śnią o innych możliwych światach. Jeśli powstała niespełna miliard lat po powstaniu kosmosu, to znaczy, że gwiazdy zaczęły hodować planety niedługo po tym, jak zaczął się czas. Można powiedzieć, że hodowla światów jest tym, czym trudnią się gwiazdy. Jaki koniec czeka tę najstarszą z planet? Przykro mi, ale bardzo samotny. W ciągu najbliższego miliarda lat te dwie gwiazdy wpadną w zasadzkę grawitacyjną trzeciej gwiazdy. W okolicy pojawi się czerwony karzeł. Wyrwie tę prastarą planetę z orbity i wrzuci w pustkę między gwiazdami. Skaże ją na wieczną banicję i zapomnienie. Są też jednak planety, które przypominają nam dom. Jedną z nich ogrzewa nie jedna gwiazda, lecz trzy. Zabiorę was do Gliese 667, układu potrójnego z sześcioma planetami, w tym trzema dostatecznie podobnymi do Ziemi, by kusić obietnicą życia w znanej nam formie. Gwiazdy A i B są nieco mniejsze od Słońca. Te pomarańczowe karły orbitują wokół siebie nawzajem. Gwiazda C orbituje wokół nich. Jest czerwonym karłem. To najpowszechniejszy typ gwiazd w galaktyce. Czerwone karły mogą stanowić aż 80% wszystkich gwiazd. Zużywają swoje paliwo wolniej, a przez to dłużej żyją. Obiekty masywniejsze, jak błękitne olbrzymy, wskutek ogromnego ciśnienia wypalają się szybciej. Najbardziej zewnętrzna planeta Układu Gliese 667 jest 4 razy większa od Ziemi. Orbituje zbyt daleko od gwiazd, by mieć na powierzchni wodę w stanie ciekłym. Nie znaczy to, że jest martwa. Wiemy o życiu za mało, by przewidzieć, co dzieje się pod lodem. Nie dotarliśmy jeszcze do ekosfery tego układu, ale jesteśmy coraz bliżej.